chciał zapytać o sąsiada, tego co został zatrzymany. Nie, proszę pana, ja nie wiem, nie widziałam go. A on tu wcześniej długo mieszkał? No mieszkał chyba ze 2 lata albo 3. Mieszkał sam. Mhm. On to mieszkanie chyba wynajmował od kogoś albo nie wiem. Nigdy z nim nie rozmawiałam, tylko tyle co się kłaniał na ulicy. Pani widziała, kim on jest? Nie, nie. To był szalenie inteligentny człowiek. To nie można mu zatrzymać. Tak. Był inteligentny, oczytany, ze sporym zasobem wiedzy. Pozytywne takie wrażenie było. Nie wyglądał na kogoś, kto może zabić 2 osoby, poświartować i zatopić jezioro. On je po 2 morderstwach i to takich naprawdę drastycznych. Wie pan co, takich ludzi nie powinni w ogóle wypuszczać z więzienia, jak już 2 morderstwa. No. W ogóle nie powinni klatki zrobić 2 na 2 i fajran. No ja jestem tego zdania, bo jeżeli nie umiesz żyć między ludźmi, to nie żyj wcale. Mogła pani przypuszczać, że to jest taki człowiek, który jest mordercą? Absolutnie nie. Taki elegancki, kłaniał się i kto by przypuszczał. Nie, nie, to ja nic nie wiedziałam na ten temat. A nawet gdybym wiedziała, to bym go omijała, bo bym się bała nawet odkłonić mu. Walter Ryszard R., pseudonim Brzytwa. Z jednej strony sympatyczny starszy pan, z drugiej bezwzględny kryminalista. Prawie 40 lat spędził w więzieniu za kradzieże i podwójne morderstwo. Wyszedł kilka lat temu i w wieku 80 lat zabił ponownie. Późnym wieczorem w niewielkim mieszkaniu w Kamiennej Górze zmasakrował ciało swojej kolejnej ofiary. 68-letniego Zygmunta S. Powodem mogły być rozliczenia za narkotyki. On leżał w kuchni. Kupę krwi, twarz nie do poznania była. Ja uważam, że pierwsze ciosy, jakie były, to w głowę. A resztę to już nie wiadomo co. Ile tam nożem dostał czy coś, bo z tego co wiem, że był nożem też. Mhm. Parę razy kuty. Masakra, masakra. Tu głowa cała zalana krwią. Mhm. Że strasznie, strasznie. Mieszkanie było zdemolowane, widać było, że walczył? Nie, tylko było krzesełko przywrócone i czy to szklanka taka większa była, czy kufel rozbity był na podłodze. Obok tam niego. Pokrzywdzony i podejrzany znali się, nie byli to może jacyś bliscy przyjaciele, natomiast byli to znajomi. 81-letni dzisiaj Walter R. został zatrzymany, ujawniono przy nim broń palną, a także ujawniono niewielkie ilości substancji psychotropowych. Ten pan nie przyznawał się, jak też dalej się nie przyznaje do zarzucanego mu czynu. On, jeżeli chodzi o wyjaśnienia tej kwestii zabójstwa, to absolutnie zaprzecza, jakoby miał cokolwiek wspólnego z tym zabójstwem. Niczym nie przypomina wątłego staruszka. Jego sprawność intelektualna, jak też fizyczna, absolutnie nie wskazuje, żeby miał mieć on 81 lat. Mogliśmy obserwować na monitoringu jego zachowanie w celi. Wykonywał 100 pompek, przez cały czas robił kilometry chodząc po celi. Brzytwa był znany policjantom, ale nikt nie przypuszczał, że po wyjściu z więzienia na pozór spokojny i miły 80-latek będzie zabijał ponownie. Zna go doskonale Janusz Bartkiewicz, który 30 lat temu jako naczelnik Wydziału Zabójstw prowadził sprawę Brzytwy o podwójne morderstwo. Z tego co ja się dowiedziałem, bo tutaj grał osobnika, no, chodził do filharmonii, chodził do teatru, odwiedzał biblioteki, czytelnię tą naszą największą w Wałbrzychu. Starał się żyć na jakimś takim poziomie intelektualnym wyższym. Pan pamięta pierwsze wrażenie swoje takie, jak pan wyglądał jak morderca? Takie moje pierwsze wrażenie, no to było takie, bo on się nosił bardzo elegancko. No, przyprowadzili faceta, widać, że nie wysoki, ale taki trochę napakowany, no, że zadbany i elegancko ubrany. Nie? Mój kontakt z nim i moich kolegów z wydziału, bo nie tylko ja rozmawiałem, bo to były takie, no, takie powiedzmy luźne rozmowy mające na celu wydobycie informacji. Kilka razy z nim rozmawiałem o tym, czy on dokonał zabójstwa. I jak on reagował na takie pytania? Znaczy on po prostu, no, mówiąc szczerze, to się śmiał z tego. Zaprzeczał. No, możecie wszystko mi przyklepać, kiedy mi, no, ja tego nie zrobiłem. Magnetofon przygotowany do nagrania. Kontynuujemy przesłanie.